Dzień dobry. Dzisiaj aplikacja Lineburn na warsztacie Domidrewno, czyli aplikacja do pracy na laserach. Jak widzicie, tutaj mam już stworzoną przeze mnie macierz kolorów, która odpowiada za różne parametry pracy, dzięki czemu możemy stworzyć wzór dla danego lasera, dla danego materiału i jak widać dla danego interwału, czyli odstępu między poszczególnymi przejściami, co pomoże Wam stworzyć sobie taki własną bazę materiałów i parametrów dla wszystkich materiałów, z którymi pracujecie. Jak to zrobić? Myślę, że temat nie jest trudny, ale trzeba tutaj kilka rzeczy wiedzieć, więc zaczynamy w takim razie tworzyć taką macierz. To sobie tutaj przesuniemy gdzieś na bok i już Wam pokażę, jak się do tego zabrać. Tworzymy sobie oczywiście ten wzorek, który będzie powtarzalny. A tutaj polecam jednak pracować na pełnych wartościach. Będzie to później również pomocne dla Was. Szerokość powiedzmy 15, wysokość 10, to starczy. I teraz taki oto kwadracik musimy powielić, czyli właśnie tworzymy sobie tą macierz. Ja robiłem to na 10, dobrze, niech będzie na 10, czyli 10 w bok, 10 w górę. Tak to wygląda. Możemy sobie tutaj troszeczkę możemy sobie zrobić na przykład tak, czyli mamy tutaj, damy też może równo 4 mm odstęp, a tutaj 5. Dobra, zrobimy jeszcze równiej, niech będzie 5 na 5 i mamy tą macierz stworzoną. I teraz do operatora tak naprawdę należy pozaznaczanie tych poszczególnych wersów i przypisanie kolorów do poszczególnych warstw. Zobaczcie, tutaj mamy sobie, weźmiemy na przykład ten kolor pierwszy, kolor drugi i tak dalej do koloru tego 10. Te wszystkie kolory, które tutaj widzimy, czyli na przykład ten kolor pierwszy, jest w tym momencie wypełnieniem o określonych parametrach. Czyli to będzie na przykład najwolniej, moc zostawiamy stałą. Czyli mam tutaj na przykład 100 na 100. Kolor czerwony dałem 250 na 100. I tak dalej do koloru tutaj 10. Dziesiątka to jest 10 000 na 100. I teraz jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Zobaczcie, mamy tutaj podgląd, który pokazuje nam, jak to będzie wyglądało. I w tym momencie wszystko wygląda na czarno, czyli mimo tutaj włączonej opcji cieniowania według mocy, wszystko wygląda tak samo. A tu jest ten raster, o którym mówiłem, czyli ten interwał co 1/10 mm. Czyli na razie wszystko, jakbyśmy tutaj wypuścili, wyglądałoby tak samo. Teraz kwestia regulacji mocy. Zobaczcie, tutaj mamy zakładkę właściwości kształtu i defaultowo, kiedy zainstalujecie Lineburna, w oknie tutaj jest to właściwości kształtu, jest to odznaczone i tej zakładki po prostu nie ma. Więc najpierw okno właściwości kształtu, pojawia nam się to menu i teraz słuchajcie, zaznaczamy kolumny, czyli w pionie. Przechodzimy do właściwości kształtu i interesuje nas to menu, czyli skala mocy. Będzie to 10%. Tutaj damy 20. Tutaj damy 30. I tak dalej do 100. Możemy oczywiście robić sobie to w dowolnej skali, jak będzie nam pasowało, ale teraz, kiedy damy podgląd, widzicie, już jest tutaj ta szarość, czyli będzie to, ta moc będzie zmniejszana na tym obiekcie. Teraz możemy sobie to ponazywać, tak, czyli tutaj mamy na przykład 10, damy tutaj na środek, o, i znowu powielimy 10 razy, rozstrzelimy to. No, może być tak, jak jest teraz. Tak, i tutaj już
przypisujemy te wartości, które daliśmy, czyli tu jest 20, 30, 40, aż do setki. Teraz skopiujemy sobie to i damy tutaj i znowu kopiujemy, tym razem w pionie 10, odwrócony kierunek, rozstrzelamy to. Ups, 10 przecinek, ile? 5. No niech będzie 10,6. I tu natomiast wpisujemy parametry, które są zadane w tym miejscu, czyli tutaj mamy setkę, na czerwonym mamy 250. 250, później mamy na zielonym 500 i tak dalej, czyli w poziomie mamy prędkość, przepraszam, w poziomie mamy moc, a w pionie mamy prędkość. Kolejną rzeczą, którą tutaj jeszcze dodałem, zobaczcie, są takie linie, które odpowiadają grubości linii. Teraz wydaje mi się, że najprościej będzie to zrobić w ten sposób, czyli rysujemy sobie prostokąt, powiedzmy 50 mm na 1. Oczywiście dajemy to do odpowiedniej warstwy, czyli na przykład do tej 27. I teraz, kiedy mamy tą linię, możemy sobie to skopiować na przykład również, albo na przykład 5 razy pionowo, w ten sposób, czyli tu jest 1 mm, a ta linia to będzie 0,1, tu będzie 0, na przykład 2, tu 0, 4, 0, 0,6, tutaj w takim razie będzie 0,8, i jeszcze jedna, tutaj już będzie 1 mm. I to jest nasz taki sprawdzian, jak te grubości linii będą wychodziły przy odpowiedniej mocy. Oczywiście tutaj jest to zadane w tym miejscu, czyli tutaj akurat jest te 133/100, a to jest oczywiście do zmiany. Możemy sobie to przenieść, obrócić, żebyśmy zobaczyli też, jak to na przykład w pionie wygląda, czy nie ma jakichś rozjazdów. Później możemy to jeszcze obrócić po ukosie. Będziemy widzieć, jak maszyna jest dokładna przy kącie 45 stopni. No i co? Możemy dodać jeszcze na przykład napisy, 1-milimetrowa czcionka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przydałoby się również to miejsce, czyli nazwa lasera, jaki materiał, jaki interwał i tyle. Także takie coś możemy wrzucić na maszynę. Spójrzmy sobie, jak to tutaj wychodzi. Jeszcze jest ta linia, która również tutaj powinna być wycinana. Ona jest tutaj wycinana linią. No raczej to powinno być. Aha, sorry, bo jestem nie na tym. Dobra. To out. To przesuwamy na pole robocze. I teraz wrzucamy podgląd i mamy, jak to będzie wyglądało. I zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz, że w tym momencie mamy podgląd tak zwany, jak to się nazywa, model wypełniony, gładki. Alt, Shift, W. Wciskamy. I czasami, kiedy otworzycie projekt w Lightburnie, będzie wyglądał właśnie tak jak teraz, czyli same linie obrysu. Wydaje się wam, że to są wektory, które mają być, powiedzmy, wycinane,
a zobaczcie, że to jest wypełniane, czyli będzie grawerowane. A to dlatego, sorry, scroll myszki, a to dlatego, że właśnie jest ten zmieniany podgląd, czyli Alt Shift 2 zmienia wam podgląd tutaj, wypełnione gładki, a teraz jak to się nazywa? Szkieletowy gładki, o, dobra. To wszystko na dzisiaj, czyli ja to wrzucam na maszynę i będę już się posługiwał własnymi wzorami do kolekcji i kolejne maszyny, mam nadzieję, że będą ogarniały ten sam wzór. Aha, przepraszam, jeszcze ostatnią rzecz. Te rzeczy, które tutaj są nadane, te wszystkie kolory, dotyczą w tym momencie grawerowania, tak jak powiedziałem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wzięli na przykład te kolory i zrobili jako linię. Czyli wtedy będziemy wiedzieć również, który materiał przy jakich prędkościach, przy jakich mocach będzie w stanie być wycinany, a nie grawerowany. To wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.